Czarne złoto. Za moimi plecami spora hałda węgla, ale tak naprawdę spora tylko z pozoru, bo okazuje się, że na tym składzie węgla w Katowicach, na którym właśnie się znajdujemy, tak naprawdę tego węgla brakuje, ale nie tylko tu go brakuje. Brakuje go na całym Śląsku i brakuje go, jak się okazuje, w całej Polsce. No, licho jest we mnie. A dlaczego licho jest węgle? Panie, kopalnie zamykają i deputaty się zabrali, nie? Powiem, nie swój węgiel, że zabrali złodzieje. Tu są kolejki, no tego węgla tak za bardzo nie widać, żeby auta jeździły z węglem. Tu jest po 10, po 20 samochodów. Deputaty były dzisiaj, to już się zapisują na czwartek, bo nie wszystkie są obsługiwane. Czyli co, to oznacza, że po prostu brakuje tego węgla? No brakuje tego węgla. W tym roku straszną ilość węgla bierze energetyka. Czyli większość węgla idzie do energetyki. No nie ma takiego wydobywania, jakie jest zapotrzebowanie. Dużo węgla jest eksportowane z Rosji, z Kazachstanu, z Ukrainy. No bo niestety te szary Kowalski, który musi sobie opalić w domu toną czy dwiema, no ciężko mu jest dostać węgiel z kopalni typu Piast Wesoła, no bo po prostu go nie ma. Polska Grupa Górnicza przez ostatnie 3 lata przede wszystkim jednak walczyła o przetrwanie i o przeżycie, a w trochę mniejszym stopniu skupiała się na tym, co później, to znaczy jak zabezpieczyć stabilny poziom wydobycia w kolejnych latach, tak żeby on był i ekonomiczny, i bezpieczny, i na odpowiednim poziomie, jeśli chodzi o ilość. Więc te czynniki złożyły się na to, że tylko w okresie styczeń-marzec Polska Grupa Górnicza nie wykonała planu wydobycia na poziomie 1 miliona ton. To jest bardzo dużo. Na to jeszcze się nakładają oczywiście takie kwestie jak na przykład walka ze smogiem, która jest oczywiście ze wszech stron słuszna, natomiast powoduje wykluczenie tego węgla najgorszej jakości, różnych miałów i flotów. Ograniczenie wydobycia węgla w polskich kopalniach odczuwalne jest również w Mazowieckim. Znajdujemy się w Otwocku, w jednym ze składów tego cennego surowca. Właściciela tego składu zapytałem, czy aby kupić węgiel na zimę, musiałbym się zapisać odpowiednio wcześnie, a jeśli tak, to na ile? Sortymenty najbardziej poszukiwane, czyli ten wysokokaloryczny orzech pierwszy, kostka, przyjmujemy zamówienia do przodu, czyli na przykład ostatnio było opóźnienie około tygodnia. W tej chwili prawdopodobnie będzie to około 2 tygodni. Natomiast mamy stałe umowy z dostawcami, z producentami, z Polską Grupą Górniczą i dzięki temu sukcesywnie te dostawy otrzymujemy. A słyszał Pan o tym, żeby węgiel był sprowadzany z zagranicy do Polski? Z Rosji. Takie byle co się polinie. Szacuje się, że w tym pierwszym półroczu, tylko to też są jeszcze nieoficjalne szacunki, do Polski przybyło około 5 milionów ton węgla z zagranicy. W lwiej części był to węgiel rosyjski. Około 30-40% tego wolumenu to jest węgiel słabszej jakości. Natomiast pozostałe no to jest albo porównywalnej, albo nawet lepszej niż nasz. W stosunku do zeszłego roku ceny węgla podrożały na węglu grubym średnio o 200-300 zł. Z czego wynika problem? Z braku węgla, którego nie mamy, ceny są wywindowane do góry. Czy węgla po prostu starczy dla ludzi, którzy go na przykład jeszcze nie zakupili, będą się decydowali dopiero na kupno? Są w tej chwili w ofercie węgle mniej kaloryczne, zarówno polskie, jak i importowane, i tego węgla całkowicie nie powinno zabraknąć. W tym roku węgla na polskim rynku jest mniej, ale nie oznacza to, że nie jest on dostępny w ogóle. Po prostu lepiej jest go kupić wcześniej, nim przyjdzie zima. Inaczej czarno to widzę. Dla portalu Polskiego Radia Paweł Kurek.